Proszę pozwolić, że zanim rozpocznę ten referat, który będzie miał charakter odczytu, dlatego, że chcę być zdyscyplinowany czasowo, powiem tylko jedną uwagę, mianowicie nie zawsze tak się zdarza, o czym wszyscy przygotowujący referaty wiedzą, że ma się takie szczęście, że w ciągu krótkiego czasu otrzymuje się zamówienie na dwa teksty, dwa wystąpienia, które są poświęcone temu samemu. Ja zostałem poproszony, ażeby w kwietniu mieć odczyt na walnym zgromadzeniu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, który miał być poświęcony tej samej tematyce. Nieznacznie zatem zaktualizowany i zmieniony do rzeczywistości muzealnej referat przedstawiam drugi raz, a mówię o tym dlatego, że może się tak zdarzyć, a nawet widzę, że tak jest, że kilka osób na tej sali będzie miało obowiązek, czy też sposobność, czy też kłopot wysłuchać tego referatu drugi raz. Za co bardzo serdecznie przepraszam, niemniej pozostaję w przekonaniu, że ten tekst porusza te obszary, które z punktu widzenia zakreślonego tematu dzisiejszej konferencji są istotne. Jako muzealnicy od roku 2012, czyli od ostatniej nowelizacji ustawy o muzeach z listopada 1996 roku, znajdujemy się w sytuacji szczególnej, aby nie powiedzieć trudnej. Z jednej bowiem strony w artykule pierwszym tej ustawy zapisano: muzeum jest jednostką organizacyjną, nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym. Oznacza to eoipso, że przedmiotem naszej troski powinny być zarówno materialne, jak i niematerialne dziedzictwo. Z drugiej jednak strony w artykule 21 tej samej ustawy, dedykowanym właśnie problemom zarządzania zasobami dziedzictwa w muzeum, czytamy, że muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości, stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Skoro rzeczy, czyli tylko aspekt materialny, jest opisany i określony. Muzea mają zatem w obszarze swoich obowiązań dziedzictwo niematerialne, ale jednocześnie nie posiadają dla realizacji tego zobowiązania żadnych ustawowych narzędzi. No, w każdym razie muzealnictwo polskie. W żadnym bowiem innym fragmencie przedmiotowej ustawy oraz w żadnym rozporządzeniu branżowego ministra kultury i dziedzictwa narodowego ten problem nie jest rozstrzygnięty. Dlaczego tak się stało, że nowelizacja ustawy o muzeach przyniosła w tym obszarze skażone wadą rozwiązanie legislacyjne, trudno wyjaśnić. Wiem natomiast jako członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Polskiego Komitetu Narodowego AIKOM, organizacji społecznych, które uczestniczą w procesie konsultacji aktów prawnych dotyczących polskiego muzealnictwa, że waga problematyki dziedzictwa niematerialnego dojrzewała od pewnego czasu w samym ministerstwie oraz była postulowana jako element regulacji ustawowej przez środowisko muzealne. Postulat został uwzględniony, natomiast wypracowanie narzędzi leży, jak sądzę, obecnie po naszej stronie. O ich wypracowanie ubiegał się też pierwszy Kongres Muzealników Polskich, który odbył się w dniach 23-25 kwietnia 2015 roku w Łodzi. Jest dobrą wiadomością, że dosłownie miesiąc temu minister kultury i dziedzictwa narodowego uwzględnił głos środowiska wyrażony na kongresie i powołał zespół legislacyjny dla stworzenia nowej ustawy o muzeach. Problematyka dotycząca uregulowania zasad udziału muzeów polskich w opiece nad niematerialnym dziedzictwem nie jest oczywiście jedyną i nie jest też najważniejszą, jaka stoi przed ustawodawcą. Niemniej należy zauważyć, że nasza konferencja odbywa się w dobrym czasie. Potrzebujemy obecnie właśnie debaty, namysłu nad tymi elementami działalności muzeów, które wymagają regulacji po to, aby uzyskać dobry efekt legislacyjny. Sądzę też, że szczególną rolę w tej debacie mogą
a może muszą odegrać muzea miejskie. Miasto bowiem jest szczególnym miejscem, gdzie to, co materialne i to, co niematerialne, przeplata się i daje synergiczny efekt. Miasto bowiem to konstrukt i substrat zarazem. Miasto jest materialne istotowo, co wyraża się w architekturze i infrastrukturze, a szczególnie w populacji. Miasto to jednak także, a może właśnie przede wszystkim substancja, która w filozofii od Arystotelesa nie jest tożsama z materią. Arystoteles bowiem zauważył, że substrat to inna nazwa istoty, splot takich cech przedmiotu, które wyznaczają jego gatunek, jego atrybutów, cech istotowych. To, o czym wszystko może być orzekane, ale co samo nie może być orzekane o niczym innym. Przekornie powiem, że ta definicja substancji dobrze pasuje również do definicji miasta, jak również do definicji dziedzictwa niematerialnego. Dlatego proszę pozwolić, że na początek naszej konferencji powiem kilka słów o konstrukcie i o substracie. O mieście jako substancji i mieście jako energii, która jest rozpoznawana przez muzeum. Jeden z ministrów kultury i dziedzictwa narodowego z okresu ostatniego 25-lecia rozpoczął swoje urzędowanie od zaznaczenia, że w jego wizji kultury Polska nie może być wyłącznie krajem cmentarzy i muzeów. Polscy muzealnicy potraktowali oczywiście tę deklarację jako faul, ale warto zauważyć głębszą jej treść, aniżeli tylko korporacyjne faux pas. Ówczesny kierownik resortu polskiej kultury trafił bowiem swoją wypowiedzią w znaczący stereotyp. Cmentarz, będąc miejscem pamięci, jest także miejscem śmierci. Wymienienie w jednym zdaniu cmentarzy i muzeów nie jest niczym innym niż zepchnięcie tych ostatnich w przestrzeń martwoty. Jak napisała w swoim wierszu pod tytułem Muzeum Wisława Szymborska. Są talerze, ale nie ma apetytu. Są obrączki, ale nie ma wzajemności od co najmniej 300 lat. Jest wachlarz, gdzie rumieńce, są miecze, gdzie gniew. I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie. Z braku wieczności zgromadzono 10 tysięcy starych rzeczy. Omszały woźny drzemie słodko, zwiesiwszy wąsy nad gablotką. Metale, glina, piórko, ptasie cichutko triumfują w czasie. Chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu. Korona przeczekała głowę, przegrała dłoń do rękawicy. Zwyciężył prawy but nad nogą. Co do mnie, żyje. Proszę wierzyć, mój wyścig suknią nadal trwa. A jaki upór ona ma, a jakby ona chciała przeżyć. Gdy pierwszy raz przeczytałem ten wiersz, odebrałem go jako oskarżenie. Dlaczego trupia bladość wyłania się z muzealnej gabloty zamiast rumieńców i wzajemności uczuć? Po wielu latach pracy odczytuję dzisiaj słowa naszej noblistki jako wyzwanie. O ile jej wiersz, jak i zacytowaną we wstępie wypowiedź ministra, należy boleśnie uznać za trafnie oddany sposób myślenia znacznej części społeczeństwa o muzeach, to powstaje ważne pytanie. W jaki sposób muzeum ożywić, wyprowadzić z cmentarza? Skoro odwołałem się do artystki, wybitnej poetki, pozostanę jeszcze w ogrodzie sztuki. Kilka tygodni temu odwiedziłem krakowski Mocak, gdzie na wystawie znalazłem niezwykle inspirujące dzieło. Cykl obrazów namalowanych przez młodą artystkę krakowską Emilię Kinę. Posłużę się jednym z nich. Delikatnie, lekką i sprawną ręką malowany obraz przedstawia pałac ujęty w romantycznym założeniu parkowym. Nie to jednak przykuwa naszą uwagę. Obraz po krótkiej chwili zaczyna nas irytować. Naklejone na jego lico białe kartki przeszkadzają, zasłaniają. Kuszą, aby je zerwać, aby zobaczyć, co jest za nimi. A co tam jest? Niewątpliwie zabytek. Wystarczy jeszcze chwila refleksji, aby poważnie zastanowić się, czy warto białe kartki zrywać. Zamiast tajemnicy otrzymamy być może landschaft, jakich wiele. Może zatem biała kartka to zachęta do tego, aby ją zapisać nową treścią? W tym prostym, prowokacyjnym zabiegu młoda artystka podejmuje ważną kwestię i stawia poważne pytanie. Czy istotą zabytku jest jego materialność, czyli pietystycznie potraktowana morfologia? Czy nie jest to zbyt blisko do tautologii, że wartością zabytku jest to, że jest on zabytkowy?
podobnej zresztą do tautologii z ustawy o muzeach, gdzie zapisano, że muzealium to rzecz wpisana do muzealnego inwentarza. Tymczasem zabytek to byt, który przetrwał istnienie tych, którzy go stworzyli. Zabytek jest już za ich bytem. O ile przetrwa, wyprzedzi i nas w bytowaniu i stanie się częścią świata kolejnych pokoleń. Czy nie jest zatem jego istotą ta biała, w swej istocie niematerialna kartka, która wskazuje na konieczność zapisywania, interpretowania na nowo jego historii w każdym pokoleniu? Czy Wisława Szymborska, pisząc „Mój wyścig, suknio nadal trwa”, nie była świadoma, że ona niechybnie wyścig ten przegra, a jej suknia będzie miała szansę na swoją nową historię? Chyba że woźny, muzealnik, zamknie suknię w trumnie gabloty lub szafy muzealnej. Wtedy gra jest skończona. W trumnie przecież spoczywa trup. Gdybyśmy chcieli przełożyć na bliższy nam obraz prowokację Emilii Kini, być może obraz ten wyglądałby tak. Choć z braku zdolności artystycznych musiałem posłużyć się grafiką komputerową i efekt nadal mnie inspiruje. Kraków jako biała karta papieru, którą w naszym pokoleniu mam zapisać. Artystka, o ile dobrze ją odczytuje, wygłasza manifest. Materialność zabytku nie wystarcza, aby negocjować jego znaczenie, aby dostrzec jego dyskretne życie, aby poczuć emanującą z niego energię. Do tego potrzebna jest zawsze nowa treść, nawet jeżeli jest nałożona na starą formę. Mój wykład zatytułowałem „Kraków miasto muzeum”. Niekoniecznie w zgodzie z gramatyką powiem, że w tym tytule zawarłem dwa równoważne podmioty – Kraków i miasto. Słowo muzeum ma znaczenie funkcyjne. W zależności od tego, jak je użyjemy, jaką treść mu nadamy, muzeum może być czynnikiem cmentarnej martwicy lub energetycznej dynamiki. Miasto muzeum może być bohaterem wiersza Wisławy Szymborskiej, gdzie lutnia milczy wokół dziesiątek tysięcy martwych zgromadzonych rzeczy. Miasto muzeum może jednak również być żywą treścią, żyjącą w zgodzie z tradycją, czerpiącą soki z przeszłości. Okoliczności zawodowe spowodowały, że miałem okazję odwiedzić w ostatnich latach kilkadziesiąt miast europejskich o średniowiecznych lub starszych korzeniach. Powtarzalność tych wizyt przyniosła narastające i natrętne myśli o miastach starych, zagubionych w nowych czasach, o ich mieszkańcach, mieszczanach nowego wieku, którzy na naszych oczach kształtują nowy model życia. O krajobrazie starych miast, który traci znaczenie, stając się powoli jedynie atrakcją turystyczną, wartą tyle, ile korzyści pozwoli osiągnąć rozwijająca się wokół działalność komercyjna. Szukając odpowiedzi na pytanie o ich sens dzisiaj, koniecznie trzeba zadać pytanie, co porządkowało kiedyś miasto, a co porządkuje je obecnie. Co definiowało jego istotę, a co dzisiaj definiuje, jak nazwać cywilizację miast na poszczególnych etapach dziejów. Starożytne miasta Europy porządkowały normy ustrojowe demokracji ateńskiej, a następnie rzymskiej republiki i cesarstwa. Podmiotem był demos, dimos, lud, ogół wolnych obywateli państwa, którego wola wyrażała się na wiecach, które architekci ubrali w formy teatrum, areny. W czasach cesarstwa władcy nie zapominali, aby pozyskiwać przychylność ludu, budując areny daleko większe, monumentalne. Areny, konstrukty lokowane w reprezentacyjnych częściach miasta, były zatem miejscami, gdzie wykształcała i osadzała się substancja. To miejsce wypracowywania decyzji politycznych, rozrywki, spędzania czasu, obrzędów lepiących z jednostek społeczność. Nie będzie chyba błędem, gdy miasta starożytne nazwiemy miastami cywilizacji aren. Wraz z upadkiem Rzymu i w miarę budowy Europy średniowiecznej paradygmaty cywilizacyjne zmieniają się. Stare sztychy, jakie od XV wieku dzięki wynalazkowi druku rozpowszechniły się w Europie, pokazują dobitnie, że miasta średniowieczne to cywilizacja katedr. To wokół nich kumulowała się energia miasta, to katedry były dominującymi znakami definiującymi miasto. Sieć kościołów i rozłożonych wokół nich placów stanowiły tkankę miasta, wyznaczając jej urbanistyczne, socjologiczne i ideologiczne dominanty. Informowały o tym, co dla żyjących w mieście ludzi jest ważne, ku czemu i komu kierują swe problemy i jakie mają inspiracje.
Wraz z upadkiem społeczeństwa cechowego poprzez rozwój manufaktur i wynikającą z tego istotną zmianę struktury społecznej miasta, w jego tkance pojawia się nowy znak. To fabryka. Budowla ta jest kubaturą, konstrukcją, w której instalowano środki produkcji dóbr, ale znaczenie fabryk w XVIII i XIX wieku w miastach było daleko ważniejsze niż tylko produkcyjne. Wokół fabryk kumulował się substrat miasta. Tu powstawały osiedla robotnicze, szkoły, kantyny. Fabryka w XIX-wiecznym mieście to czynnik miastotwórczy, miejsce skumulowanej obecności nowego mieszczanina, robotnika lub inteligenta. Można zatem, jak sądzę, nazwać ten okres w historii miast cywilizacją fabryk. Elementy tych historycznych struktur wciąż są obecne w dzisiejszych miastach. Wciąż relikty antycznych aren, średniowieczne kościoły i coraz bardziej cenione kompleksy postindustrialne stanowią o estetycznej jakości i atrakcyjności miast. Miast tych jednak dzisiaj nie da się odczytać stosując klucz, jaki został im nadany w przeszłości. Jakimi znakami zapisane jest zatem miasto dzisiaj? Jakie kontrapunkty wyznaczają jego kompozycję? Co dzisiejsze miasta wyrażają? Jaką myśl o człowieku? Od kilku co najmniej lat widać wyraźnie, że nową dominantą miasta staje się galeria. Czy nie powinienem ująć tego słowa w cudzysłów? Przecież miejsce to trudno nazwać centrum handlowym, bo nazwa ta nie wyczerpuje zakresu pełnionych funkcji. Z drugiej strony galeriami w encyklopedycznym znaczeniu tego słowa miejsc tych nazwać nie można. Twórcy i właściciele nowych kompleksów architektonicznych wyraźnie aspirują, aby zakres funkcjonalny galerii przekroczył znaczenie, jakie wiąże się z odchodzącym do historii słowem supermarket. Miejsca te to nie tylko materialna przestrzeń handlu, ale także centrum życia społecznego, które wyraża niematerialną ideologię nowego mieszczanina. Uzewnętrznia się to w nazwach. Częstochowską galerię nieprzypadkowo nazwano Jurajska, przez co nawiązano do fenomenu miejsca, dalekiego jednak od dziedzictwa jasnogórskiego. A niedawno otwarta wałbrzyska galeria nosi nazwę Wiktoria. To zwycięstwo miasta, które pomimo katastrofy miejscowego przemysłu i lokalnego upadku gospodarczego nadal żyje, co demonstruje budową galerii. Wciąż jesteśmy w grze. Mniej lub bardziej szczęśliwie nowe galerie stają się wyzwaniami dla architektów. Nowe galerie to rozmaitość eklektycznych nawiązań, próba szukania nowych rozwiązań, szacunek do przeszłości wreszcie, czasem udany, czasem zdecydowanie mniej. Współczesne galerie powstają na skrzyżowaniach dróg, przy wjazdach do miast, powtarzając swoimi lokalizacjami logikę powstawania aren czy też kościołów. Przed współczesnymi galeriami również powstają place, które są miejscem spędzania czasu przez mieszczan. Czy galeria jest zatem świątynią XXI wieku, katedrą nowej religii w miastach? Nie sposób nie zauważyć, że spór o dominantę architektoniczną w mieście staje się sporem aksjologicznym. Trudno także nie dostrzec, że nowe galerie, choć z pozoru świeckie, są w swej istocie religijne. Można tę religię, jak sądzę, nazwać religią wolnego czasu, bo wolny czas stał się obszarem celebry, a wizyta w dniu wolnym w galerii urasta do rangi rodzinnego obrzędu. Człowiek, dysponując w procesie rozwoju cywilizacyjnego coraz większą ilością czasu, który może przeznaczyć dla siebie, może również w większym stopniu decydować o sobie. Z drugiej strony celebrowanie wolnego czasu charakteryzuje proces zaniku społecznej wrażliwości. Następuje bowiem wzrost egocentryzmu, ponieważ jednostka nastawiona jest na doświadczanie w czasie wolnym coraz mocniejszych doznań, a doznania ze swej istoty są indywidualne. Z drugiej strony galerie stają się przestrzenią infantylizacji społeczeństwa, który nazwany jest tabloidyzacją. Zmasowany atak tymi samymi informacjami unifikuje myślenie do poziomu, w którym ono zanika i sprowadzone zostaje tylko do powielania sądów narzuconych przez reklamy i media zwane tabloidami. Jaka zatem jest przyszłość naszych miast, które stanowią o współczesnym procesie rozwoju cywilizacyjnego? Czy w miejsce cywilizacji aren, katedr czy fabryk powstanie nieuchronnie cywilizacja galerii? Na to pytanie nie można udzielić odpowiedzi życzeniowej. Aby przekonać się, czy istnieje alternatywa, trzeba rozpoznać,
czy językiem znaku, architektury. Wpisywane są w tkankę miasta nowe dominanty, inne niż galerie, które stanowią nowy, odmienny impuls cywilizacyjny. Wnikliwy ogląd przynosi w tej sprawie odpowiedź. Tą alternatywą mogą stać się muzea, których nowoczesne bryły stają się ikonami miasta. Warto dla dowodu postawionej tezy przywołać kilka realizacji. Słynny efekt Bilbao, projekt Franka Gehry'ego, Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, John Paul Getty Museum w Los Angeles, Muzeum Żydów w Berlinie, Akropolis Muzeum w Atenach, londyńskie Tate Modern w postindustrialnym wnętrzu dawnej elektrowni. Wymienić wreszcie warto na koniec Muzeum z Kwartir, wiedeński kwartał muzealny stanowiący dwudziestowieczne domknięcie kompozycji Hofburskiego dworu. To pierwszorzędne przykłady muzeów, które stały się katedrami w swoich miastach. Również w Polsce można znaleźć doskonałe egzemplifikacje tego zjawiska. Muzeum Narodowe w Przemyślu, sugestywna interpretacja kresowej twierdzy Marka Kozienia. Muzeum Żydów Polskich Rainera Machlamakiego, monumentalna interwencja artystyczna w sercu warszawskiego getta. Czy niedawno otwarte Centrum Dialogu Przełomu w Szczecinie, to realizacje, których lista stale rośnie. Istotne miejsce na tej liście zajmuje także Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Mocak, Paula Nardiego, czy wiszące nad Wisłą Krikoteka, to nowe konstrukcje, mocno wpisujące się w miasto i interpretujące jego treść. Ważną rolę w tej grze w miasto otrzymały też materie stare, na nowo zdefiniowane przez architekta, jak podziemna trasa pod Rynkiem Głównym i fabryka Emalia, oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Miejsca te dają się poznać jako architektoniczne, materialne znaki, ale o ich sile świadczy w pierwszym rzędzie energia, którą emanują, która powoli, ale z ogromną dynamiką, staje się alternatywną dla galerii. W architekturę wpisuje się bowiem stale rosnąca frekwencja muzealnej publiczności. Zauważmy koniecznie, że polskie muzea w zeszłym roku odwiedziło blisko 35 milionów osób. W horyzoncie minionych 10 lat jest to wzrost o 200%, ponad 200%. Socjolog Wlot zrozumie, że mamy do czynienia ze zjawiskiem bezprecedensowym, znamiennym i znaczącym. Jak bowiem mawia stare przysłowie, nawet osioł nie przychodzi do pustego żłobu. Jakie są zatem powody mody na muzea? Dlaczego muzea, będąc wciąż z jednej strony figurą z wiersza Szymborskiej, z drugiej strony stają się sexy? Po pierwsze, muzea są miejscem, gdzie zaspokajany jest ogromny deficyt społeczny, który powstaje na styku tabloidyzacji i globalizacji. To deficyt kultury pamięci oraz głębokich relacji interpersonalnych. Język komunikacji, jaki dominuje w galerii, jest jednostronny, akcentujący gotowość do spełnienia w tym miejscu potrzeb człowieka. Język ten rozbudza konsumpcyjne potrzeby, te bowiem generują zysk, ale skutecznie sugeruje, że galeria spełnia człowieka w innych wymiarach. Tak jednak niestety się nie dzieje. Profetyczna wydaje się w tym miejscu refleksja francuskiego antropologa Marka Auger, który wskazuje, że istnieją miejsca i nie miejsca. Pozornie niewiele różnią się od siebie. W istocie różnią się zasadniczo. Bo w nie miejscach nie istnieją dwa wektory relacji. Głęboka relacja społeczna i relacja z świadomie przeżywaną przeszłością. W muzeach te wektory są obecne. Dlatego muzea są miejscami. Są laboratoriami odzyskiwania pamięci i odbudowywania związków. Po drugie, muzea konstruują pamięć, czyli budują i interpretują mity, które często są konstytuującymi i założycielskimi ideami. W dyskursie o Muzeum Powstania Warszawskiego, który w pewnym momencie ogarnął polskie środowisko muzealne, nadal często mylnie rozpoznawano, że swoją atrakcyjność muzeum to zawdzięcza multimediom i bogatej scenograficznej oprawie, nie dostrzegając, że istotą tej realizacji jest kreacja mitu hektoriańskiego, którego wypełnieniem stało się bohaterskie miasto. Podobnie nośny mit wykreował Volker Rodekamp, dyrektor Muzeum Miasta Lipsk, realizując w roku 2013 nową wystawę i zarazem obchody 200-lecia Bitwy Narodów pod Lipskiem.
Za miejsce tej rekreacji wybrano monumentalny, wzniesiony w 1913 roku pomnik Bitwy Narodów Denkmal lub częściej Der Klotz, jak z ironią i bez akceptacji mawiali o nim sami obywatele Lipska, dzięki nowej interpretacji z groźnego i raczej brzydkiego pomnika pruskiego militaryzmu stał się z dnia na dzień przyjaznym pomnikiem zjednoczonej, żyjącej w pokoju Europy. W ten sposób zinterpretowany został w muzealnej tkance mit Piękna i Bestia, wielbiący skutek przemiany brzydoty w piękno, które generuje miłość. Sądzę, że sukces frekwencyjny Fabryki Emalia Oskara Schindlera również nie leży w jej plastycznej, interaktywnej tkance, ale wynika także z właściwego odczytania na nowo mitu o smoku wawelskim, który steroryzował miasto, ale którego zmógł opór i wola przetrwania mieszczan. Muzea znalazły, a może raczej powróciły, do posługiwania się uniwersalnym narzędziem, jakim jest opowieść. Muzea dzisiaj wyraźnie skracają dystans do publiczności w miejsce kuratorskiego dyktatu wygłaszanego z wysokiej ambony specjalistycznej wiedzy. Coraz częściej stosowana jest narracja prowadzona językiem kompetentnym, ale szanującym faktyczny poziom wiedzy słuchaczy. Saint-Exupéry we wstępie do Małego Księcia napisał: byłoby mi przykro, gdyby moją książkę traktowano niepoważnie. Z wielkim bólem opowiadam te wspomnienia. 6 lat minęło od chwili, kiedy mój przyjaciel odszedł ze swoim barankiem. Próbuję opisać go po to, aby nie zapomnieć. W tym nieśmiertelnym akapicie pojawiają się 2 kluczowe słowa. Opisać i zapomnieć. Opisać, aby nie zapomnieć. Orhan Pamuk twierdzi, że w nas i między nami nieustannie słychać szept opowieści, a swoją rolę postrzega jako osoby ten szept spisującej. Taką też rolę mają dzisiaj muzeum. Taka jest w moim przekonaniu najważniejsze dzisiaj zadanie muzealników. Takie jest. Opisywać i opowiadać. Udało mi się, mam nadzieję, przekonać Państwa do tego, że żyjemy w świecie bezprecedensowej muzealizacji miast. Nie jest to jednak mumifikacja, o jakiej myślał i pan minister, i nasza noblistka. Nie jest to proces wypychania miast i muzeów na cmentarz, ale wręcz przeciwnie, ku życiu. Gdyby mój referat był zatytułowany Kraków miasto muzeów lub rola muzeów w Krakowie, mógłbym, jak sądzę, w tym miejscu skończyć. W tytule wykreśliłem jednak wektor tożsamościowy wskazujący na organiczny związek miasta i muzeum, stawiając też, że Kraków jest muzeum. Wypada mi z tego na koniec się wytłumaczyć. To nie ilość, jakość, bogactwo, słowem materialność zabytków tworzą z miasta muzeum. Muzeum nie jest bowiem magazynem rzeczy. Muzeum to miejsce opowieści. Muzeum to medium i mediator. Muzeum to spójna narracja o powierzonym mu zakresie tematycznym. Miasto muzeum to z wyboru przyjęta filozofia zarządzania gminą. Miasto muzeum to organizm, to byt, który prowadzi spójną opowieść o swej istocie, o swym fenomenie. Rozpoznaje go i rozumie. Jako medium uspołecznia tę opowieść, starając się, aby mieszkańcy miasta muzeum utożsamiali się z nią. Jako mediator mediuje, wyjaśniając, negocjując znaczenia, spory wartości. Zachęca, aby miasto, czyli ono samo, nigdy nie stało się kreacją zamkniętą, ale aby opowieść o mieście była w każdym pokoleniu kontynuowana. Dlatego miasto muzeum ma zawsze przygotowany plik białych kartek, na których pisze się opowieść. To z niej tworzy się konstrukt trwały, trwalszy niż kamienny. To konstrukt pamięci miasta. To jego substancja. Jak dowodził wybitny francuski historyk Pierre Nora, tworzymy miejsca pamięci, wmurowujemy tablice, stawiamy pomniki, zakładamy instytucje pamięci, dlatego, bo jesteśmy na to skazani. Jesteśmy skazani dlatego, bo w przestrzeni społecznej samej pamięci niewiele zostało. Rekonstruują ją historycy, którzy stawali się tym bardziej potrzebni, im bardziej brakowało pamięci. W mieście muzeum żywej pamięci nie brakuje. To dobrze, że historyk w tym mieście jest przydatny, ale proszę pozwolić na prowokację, lepiej byłoby, gdyby był zbędny. Tak się oczywiście nie stanie. Procesy rozwoju cywilizacyjnego tak dalece porozrywały nici pamięci, że świat bez historii istnieć już nie może.
Tam jednak, gdzie to możliwe, miasto powinno budować przestrzenie i wspólnotę pamięci. Dla tego celu Kraków potrzebuje sprawnych narzędzi. Kraków, miasto muzeum, jako konstrukt filozoficzny i ontyczny, potrzebuje muzeów, konstruktów instytucjonalnych, wspomagających go w budowaniu opowieści i akumulowaniu energii pamięci. Jak sądzę, w Krakowie od roku 1899 niezwykłą rolę w tym obszarze pełni Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Po roku 1989, a szczególnie po roku 2004, obserwujemy zmianę oczekiwań muzealnej publiczności i dlatego staramy się również uczestniczyć w procesie zmiany. Od roku 2004 z instytucji z załogą 80-osobową, której frekwencja nie przekraczała 100 tysięcy zwiedzających, muzeum nasze stało się 16-oddziałową instytucją z 300-osobowym zespołem, której frekwencja w zeszłym roku przekroczyła 1 100 000 zwiedzających. Ktoś może zauważyć, że mówię o prostej zależności pomiędzy historycznym miastem pełnym atrakcyjnych zabytków, a ilością turystów. Otóż właśnie nie. Ikony Krakowa, nasze oddziały, dobrze znane w Polsce i w Europie zabytki, takie jak Barbakan, Mur Obronny, Wieża Ratuszowa, są oczywiście odwiedzane, ale udział tych odwiedzin w ogólnej frekwencji w naszym muzeum jest zdecydowanie mniejszościowy. Dominują takie miejsca jak Fabryka Emalia, Rynek Podziemny czy Apteka pod Orłem, gdzie w materialnej przestrzeni zabytku żyje własnym życiem niematerialna opowieść, gdzie toczy się debata nad pamięcią miasta. Dlatego powoli, ale coraz bardziej stanowczo skłaniamy się do tego, aby Muzeum Historyczne stało się Muzeum Miasta, które będzie kreować kierunki pracy nad pamięcią miasta muzeum. Na sam już koniec odwołam się do obrazu. Artysta krakowski Dawid Czycz, pochodzący z tego samego pokolenia, jak przywołana na początku wykładu Emilia Kina, namalował ciekawą kompozycję, która nawiązuje do drzewka emausowego, wielkanocnej tradycji dotykającej mitu śmierci odradzającego się życia. Drzewo puszczające pierwsze pąki i ożywione przez ptactwo to materia prowokująca bogactwo niematerialnych refleksji. Na obrazie Dawida Czycza pojawia się jednak bolesny kontrapunkt dla barwnych akcentów ornitologicznych. To szklany klosz, który odbiera tej kompozycji radość, a nawet sens. Biała kartka, delikatnie położona na tkankę miasta przez Emilię Kinę, irytuje tylko przez pewien czas. Rozumiemy dość szybko, że nie zabija zakrytej treści, a zachęca do twórczej w nią ingerencji. Szklany, rażący swą materialnością klosz na obrazie Dawida Czycza zniechęca. Pod tym kloszem żyć się nie da. Jest to gablota, która treść zamyka, umartwia. To bolesny, ale i trafny zabieg artysty, demaskujący rzeczywistość zmumifikowaną. To właśnie figura z wiersza Wisławy Szymborskiej, to właśnie muzeum z katalogu pojęć anonimowego pana ministra, którego po raz ostatni przywołuję. Kończąc tym obrazem swój referat, życzę sobie i państwu, aby z każdej wizyty w muzeum wychodzili państwo z niepokojem, jaki rodzą trudne pytania, z zaciekawieniem, jakie wywołuje opowieść, z rozdrażnieniem, jakie budzi głupota i brzydota, z zachwytem, jakie budzi w nas piękno. Jednym słowem, życzę państwu, aby wizyta zarówno muzeum, jak i w mieście nigdy nie znalazła państwa obojętnymi. Nam, muzealnikom, życzę odwagi w rozbijaniu szklanego klosza pietystycznego muzealnictwa oraz zapisywaniu nowej treści na białej kartce współczesnego miasta. Dziękuję bardzo.